witamy, witamy ponownie. Słuchajcie, dzisiaj sprawa pralni poruszona na filmiku. Idziemy sobie na plażę, ale najpierw jeszcze musimy zostawić całą reklamówkę brudnych ciuchów, no bo jak się przyjeżdża na dłużej niż na tydzień, no to nie da się załadować nie wiadomo ile ciuchów, na jak długo. No i właśnie uderzamy do pralni, laundry. Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie pobierają ciuchy. Jeśli zostawimy ciuchy do 17, do 11, już nie pamiętam, to jeszcze tego samego dnia dostaniemy z powrotem ciuchy, a jeśli do 17, a jeśli po 17, to ciuchy następnego dnia możemy odebrać. A sprawa wygląda tak, że oczywiście tutaj na Patong to 24 na dobę wszystkie pralnie są otwarte. To znaczy pralnie są gdzieś. Tutaj tylko zostawiamy ciuchy, pani od nas odbiera. No i później przychodzimy. Okay. I co? No i później po prostu zbieramy swoje ciuchy. Także tak to wygląda. Okej, okay, my właśnie tutaj podchodzimy do pani, zostawiamy ciuszki, idziemy dalej. Tonight. Na 11 o'clock, ok? 11 o'clock. Aha. Tonight, na? Będziemy po 11? Będziemy. Where your hotel? Windham. Sipper. Okay. So if you pay more 100 baht, I give you hotel. No, we 11 o'clock, na? 11 p.m. Okay. 11 p.m. Okay. สวัสดีค่ะยูเปย์มีทูไนท์โอเคโอเคโอเคโอเค thank you see you tonight ค่ะ see you tonight wszystkie pralnie solidarnie mają te same ceny. Dostałem tylko karteczkę, tak jak widzieliście, pani miała tam wagę, położyła moją reklamówkę, ważyło 3 kg. Jeszcze tylko jedynie co, to widziałem jedną pralnię, która oferowała jeszcze od razu prasowanie. Tylko cena była razy dwa praktycznie. No, ale zatarczyć na końcu miasta nie chcę się tam iść nawet, nie ma sensu. A tak to zostawiliśmy dzisiaj, odbierzemy dzisiaj, ale dopiero o 11 p.m. Hej, siemaneczko. Patrzcie się, trafiliśmy na taką myjnię, laundry, czyli ten, tą pralnię taką, ale z automatami, czyli nie zostawiamy pani na Patong na przykład? Tak. Tylko przychodzimy właśnie ze swoimi ciuszkami, wrzucamy pieniążka, wrzucamy ciuszki, wybieramy program, czekamy aż się wypierze. No właśnie, to jest najgorsze, bo trzeba poczekać aż się wypierze. No i co? No i mamy wybrane, tak? Tylko powiem wam taką bardzo ważną rzecz, że ta pralnia jest 10 razy tańsza. Niż biorą wszystkie inne pralnie takie na mieście, gdzie nie ma automatu, tylko pani zabiera od nas ciuszki i mówi nam, żebyśmy przyjechali wieczorem tego samego dnia, powiedzmy. No i mamy wybrane, tylko mamy 10 razy drożej. Tutaj mamy 10 razy taniej. No i tak to wygląda. Także jeśli komuś zależy i chce mieć 10 razy taniej, no to może skorzystać od razu z automatów. Okej, czyli musicie po prostu szukać albo takich laundry, serwis, gdzie są 10 razy droższe niż takie automaty, albo po prostu automatów. I pani mi dała kartkę na 23, ja przyszedłem 22.30, no i mówi, no nie ma jeszcze, bo kazałam panu przyjść o 23. No i tyle, trzeba przyjść o 23. Okej, dokładnie 23. Poszliśmy po pranie i mamy swoje pranie. Powiem wam, że jestem zaskoczony. No już wiem chyba za co te 10 razy tyle zapłaciłem, bo ciuszki są elegancko poskładane, poukładane, spakowane. No, tak to by w maszynie by mi tego, sama maszyna by mi tego nie zrobiła, więc to za coś te 10 razy byśmy zapłacili. Dobra. Muszę wam powiedzieć, że
bardzo mocno pachną. Nie wiem, jak to będzie, jak to wyprane jest i tak dalej. Mam nadzieję, że dobrze, ale wszystko pięknie, ładnie poskładane. I co? Wszystko pięknie, ładnie poskładane i strasznie taki intensywny zapach jest. No nawet nie trzeba w sumie nosa przy tego wywać. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś uciążliwe, ale tak pachnie po prostu takich jakimś płynem do płukania czy coś, ale bardzo tak intensywnie. Bardzo mocno. Ale ogólnie wszystko jest ok. Więc tak to wygląda. Pozdro 600.